Mamy pierwszą korektę na Bitcoinie z 90 tysięcy dolarów. Teraz pytanie, czy możemy zejść niżej i czy 80 tysięcy dolarów będzie tym kluczowym poziomem? Zwrócimy uwagę na poprzednią hossę, bo chcecie przygotować na mocniejsze spadki, jak widzisz, nawet rzędu 30 czy 50%, na które musisz być przygotowany. Pokażę Ci kluczowe strefy na Bitcoinie oraz na Ethereum oraz przeanalizuję dla Ciebie kilkanaście altów i na samym końcu powiem Ci, jakie alty będę skupował przy określonych cenach. Zaczynamy! Takie rzeczy jak ta korekta na Bitcoinie są zupełnie normalne przy tak silnych wzrostach i oczywiście one mogą być coraz głębsze, dlatego w tym materiale będę chciał Cię przygotować na kolejne silniejsze korekty, żebyś nie ładował się w tym momencie wszystkimi swoimi stablami w jakieś alty na FOMO. Dlatego witam Cię serdecznie z tej strony Grimcrit, a to nasze kolejne Grim Talk z aktualizacją rynku kryptowalut. Moi drodzy, wszystko tutaj usłyszycie nie jest żadną poradą inwestycyjną, jest to wyłącznie moja opinia, którą możesz wykorzystać w celach edukacyjnych. Ja chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć o bardzo ważnych kwestiach związanych z samym wykresem oraz z kilkoma altcoinami, które szykuje się do zakupu. Dlatego, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, w których będę analizował więcej altów, kliknij teraz subskrypcję. No i zostaw łapę w górę, bo jeśli uzbieramy tych łapek 650, to kolejny materiał będzie poświęcony wyłącznie analizom altów na życzenie komentarzy. Moi drodzy, zaczynamy już konkretnie to, o czym chcę Wam dzisiaj powiedzieć i zaczynamy sobie od kapitalizacji altcoinów. Zobaczcie, że w poprzednim rynku byka te korekty na kapitalizacji altów były coraz wyższe. 22, 33, 36, 58%, co daje nam do zrozumienia, że my jesteśmy prawdopodobnie w tej fazie korekty, w tym momencie, gdzie to jest jedna z tych mniejszych korekt, następnie możemy oczekiwać trochę wyższych w późniejszych okresach tego cyklu, co oznaczałoby, że teraz bardzo ważna jest cierpliwość, ale również oznaczałoby to, że takie miejsca jak te są dużą okazją do tego, żeby dokupować sobie altcoiny do swojego portfolio i być przygotowanym na silniejsze ruchy wzrostowe. A ja jeszcze dzisiaj rano na swoim specjalnym telegramie mówiłem, że rozgrywanie longów w tym momencie nie jest najlepszym pomysłem i mówiłem też, kiedy jest czas realizować zyski i wszystko się sprawdziło, dlatego dzisiaj będę chciał Ci pokazać kluczowe strefy do obserwacji, w których ja osobiście będę podejmował decyzję o swoich tradach. Przejdźmy do Bitcoina, na którym złapaliśmy tą korektę na prawie 5,5%, która no, była potrzebna, żeby wstępnie wyczyścić słabe ręce z rynku, żeby wyczyścić tak zwaną ulicę z rynku, czyli osoby, które dołączały właśnie w okolicach 86 tysięcy i ładowały się w longi z potencjałem na wybicie 100 tysięcy dolarów w ciągu następnych kilku godzin. To zupełnie normalne zachowanie na rynku i właśnie przez to FOMO traderzy na dźwigni, kto wie, czy nawet nie potracili bardzo dużej ilości pieniędzy, albo nawet czy ten zjazd na okolice 85 tysięcy nie spowodował likwidacji na kontach traderów na dźwigni, ponieważ biorąc pod uwagę chociażby ostatnie likwidacje z 24 godzin, które sięgają prawie miliarda dolarów, a samych longów to ponad pół miliarda dolarów, możemy przypuszczać, że właśnie ten ruch spadkowy dość mocno zabolał traderów lewarowanych. Na ten moment zatrzymaliśmy się właśnie w okolicy 0,236 poziomów FIBO na 86 693 tysiące. Oczywiście mieliśmy knoty do 85, co spowodowało tą dużą falę likwidacji. Jednak to nie oznacza, że nie będziemy mogli zejść niżej i uważam, że warto będzie obserwować świecę D1, bo gdybyśmy tą świecę D1 zamknęli poniżej tego poziomu 84,593, no to mogłoby to wróżyć kolejne spadki i wtedy ta korekta mogłaby potrwać nawet do końca tygodnia. Weźcie pod uwagę też tą linię trendu, akurat w tym momencie żółtą, z której to impuls 78,600 wygenerował właśnie tą cenę na 90 tysięcy dolarów i na ten moment my jeszcze z powrotem nie wróciliśmy do linii trendu, co oznaczałoby, że dalsze spadki wciąż są możliwe, czy to do poziomów 84 tysięcy dolarów, czy nawet do 80, ale o tym za chwilę sobie będziemy mówili trochę dokładniej, ponieważ jeśli teraz utrzymamy ten poziom, to uważam, że korekta może trwać maksymalnie 2 dni, możemy tutaj wpaść w jakąś konsolidację, możemy zejść do okolic 84,5 tysiąca dolarów i z tego miejsca te 2-3 dni moglibyśmy pokonsolidować i później wrócić z powrotem do ruchu wzrostowego. Gdyby jednak nie udało się utrzymać tego poziomu 84,500 i tutaj nie znaleźlibyśmy jakiejś konsolidacji, wtedy właśnie moglibyśmy atakować okolice 80 tysięcy dolarów, konfluencję tej drugiej linii trendu, którą tutaj widzisz przerywaną linią, co mogłoby spowodować, że zaczniemy formować tutaj po prostu wyższe dołki i dopiero wtedy zaczniemy ruch wzrostowy. To bardzo ważne, żeby teraz nie podejmować decyzji na FOMO. Jeśli chciałbyś te wszystkie moje ruchy obserwować na bieżąco,
no to zapraszam Cię na mojego Telegrama dla wspierających, którego właśnie widziałeś przed chwilą, gdzie mówię dosłownie o każdym swoim ruchu i praktycznie codziennie wrzucam swoje zagrywki. Jednak dostęp do tego Telegrama mają tylko osoby, które teraz założą konto na Bybit z linku w opisie. Wystarczy rozwinąć opis pod tym filmem i kliknąć drugi link, który pozwoli Ci odebrać airdropa pozycją o wartości 500 USDT do rozegrania na kilkunastu altcoinach, z której zysk w 100% jest dla Ciebie, więc jeśli połączysz to z naszym Telegramem, no to może z tego wyjść bardzo pokaźna suma. A jeśli masz już konto na Bybicie i chciałbyś dołączyć do naszego Discorda z codziennymi informacjami prosto od świata krypto, esencja wiadomości z rynku oraz kanału z konkretnymi poradnikami, jak odbierać różne airdropy, czy chociażby do mojego specjalnego Telegrama Premium i odebrać ten dostęp całkowicie za darmo, to pod pierwszym linkiem w opisie masz możliwość sprawdzić, czy możesz przepisać swoje konto i wystarczy, że po wejściu w ten link klikniesz tutaj w kod polecający i wpiszesz 5935 3, tutaj w powodzie wpiszesz, że chcesz dołączyć do świata krypto, a potem po kliknięciu w złóż wniosek od razu dostaniesz informację, czy jest taka możliwość. Co bardzo ważne, ta opcja dostępna jest tylko przez jeszcze 2 tygodnie, czyli do końca listopada, więc nie warto się zastanawiać. A jeśli nie będziesz widział takiego panelu jak teraz na ekranie, to ważne, żebyś był zalogowany na Bybit, więc teraz musisz zalogować się na Bybicie i wtedy raz jeszcze wrócić do tego filmu, kliknąć pierwszy link w opisie i na pewno pojawi się ten ekran, w którym będziesz mógł sprawdzić, czy możesz dołączyć do naszej społeczności. A jeśli tak, no to dodatkowo otrzymasz 10% zwrotu z opłat transakcyjnych i mega ciekawe bonusy, które opisałem wcześniej. Wracając do Bitcoina i biorąc pod uwagę właśnie wykres H4 oraz tą linię trendu, no to ta ewentualna korekta do tych 85 lub nawet 80 tysięcy dolarów mogłaby zaboleć. Tutaj wygląda na bardzo straszną rzecz, która dzieje się na wykresie, ale jeśli wykres oddalimy na chociażby poziom tygodniowy, no to jak widzicie, można powiedzieć, że ta korekta na ten moment nawet nie jest zauważalna, co daje nam informację, że inwestorzy długoterminowi na spocie nie powinni się martwić o swoje bagi czy swoje inwestycje, które podejmowali w okolicach przed wystrzałem chociażby, nie mówiąc już o poziomach 30 czy 40 tysięcy dolarów na Bitcoinie. Idąc dalej, to właśnie taka korekta może być bardzo dobra pod potencjalne okazje do zakupu na różnych altcoinach, bo jeśli zobaczymy sobie na wykres kapitalizacji altcoinów, no to kolejne 100% wzrostów na takiej Solanie czy Ethereum uważam, że jest bardzo prawdopodobne. Zobaczcie, że dopiero w momencie, kiedy przebijemy ten poziom up only, możemy sięgnąć po ostatni szczyt na kapitalizacji altów, który jest oddalony aktualnie od tego miejsca o ponad 30%, co może się przełożyć na tak duże wzrosty na altach, więc warto obserwować takie momenty na wykresie. Zobaczmy sobie teraz na Bitcoina z perspektywy H4, biorąc pod uwagę wskaźnik Stoch RSI. I w tym momencie na H4 widzimy, jakby pomału ten wykres miał tutaj zawracać, co oznaczałoby, że te knoty są lokalnym dołkiem. Jednak kiedy przejdziemy sobie na wykres 8-godzinowy, na wykres 12-godzinowy czy na wykres dniowy, to widzimy, że to RSI praktycznie wciąż szoruje po suficie, co mogłoby oznaczać, że jesteśmy przy końcówce tej lokalnej pompy, która się tutaj wydarzyła i czeka nas po prostu jakiś reset. Będąc również na wykresie daily, widzimy, co zadziało się ostatnio. W tym momencie, kiedy tutaj stochastic RSI był na poziomie tak wysokim, no to zaliczyliśmy korektę z prawie 69500 na 65 tysięcy dolarów. Okej, może to nie jest jakaś bardzo duża korekta, ale wielu traderów tutaj zostało zlikwidowanych, co również potwierdza, że warto na ten wskaźnik zwracać uwagę. Nie jest to żadna wyrocznia, ale jest to wskaźnik, który może wspierać podejmowanie naszych decyzji o otwieraniu longów czy shortów. Więc jak widzę teraz Bitcoina krótkoterminowo, a co za tym idzie, jakie potencjalne scenariusze możemy tutaj zobaczyć, co przełoży się również na pozycje na różnych altcoinach oraz na altach, które mam dzisiaj przygotowane do analizy. A Ty, jeśli nie chcesz kolejnych analiz przegapić, no to kliknij teraz subskrypcję, bo jeśli pod tym materiałem uzbieramy 650 łapek w górę, no to następny market update będzie właśnie z analizą coinów z komentarzy pod tym filmem. Także jak najszybciej klikaj łapę w górę i my przechodzimy z powrotem do mojego krótkoterminowego spojrzenia na Bitcoina. Co dla mnie jest ważne? Ja nie wykluczam zjazdu właśnie w okolice 84 tysięcy dolarów, który byłby to poziomem konfluencji z tą linią trendu, którą tutaj napisałem, trendu 8-godzinowego. I możemy tutaj pokręcić się przez kolejne 2-3 dni celem jakiejś akumulacji i dopiero wtedy wrócić do impulsu wzrostowego. Jednak gdyby ten impuls spadkowy był silniejszy i przebilibyśmy tą linię trendu oraz strefę 84500, no to wtedy zwróciłbym uwagę na tą drugą linię trendu przerywanymi kreskami i wtedy zainteresowałbym się okolicą Golden Pocket w okolicach 80 tysięcy dolarów. Wtedy odreagowanie mogłoby zająć trochę dłużej, nawet do końca aktualnego tygodnia,
gdzie zaczęlibyśmy po prostu tworzyć wyższe dołki i wtedy kontynuować impuls wzrostowy na nawet 96 tysięcy dolarów. Drugą rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, jest właśnie dominacja Bitcoina. Ponieważ mimo tego, że Bitcoin zaliczył spadki, to pewne altcoiny mogły uświadczyć odreagowania i one mogą wzbierać na siłę poprzez właśnie spadek tej dominacji Bitcoina. I teraz bardzo ważna lekcja dla Ciebie. W przypadku gwałtownego spadku na rynku, traderzy po prostu boją się zostać w altach, bo de facto są one bardziej ryzykowne i po prostu wracają do Bitcoina. Przez to właśnie, kiedy Bitcoin spada te 5%, które mieliśmy ostatnio, to alty mogą dostawać korektę rzędu 20 czy nawet 30%. I to daje nam bardzo ważny wniosek, bo jeśli jesteś traderem, ale nie jesteś jeszcze w ekipie GreenCrita, to musisz wiedzieć, że bardzo ważna jest realizacja zysków, a nie czekanie na kolejne 100%, bo właśnie chodzi o to, żebyś ty miał coraz więcej kasy na odkupowanie altów na dołkach, czy po prostu na wchodzenie w te alty większymi pozycjami. Więc te krótkoterminowe korekty nie powinny mocno wpłynąć na Twoje inwestycje na spocie, jeśli decydowałeś się to kupować przed tym rajdem na 80 tysięcy, ale to jest moment, w którym musisz obserwować alty pod kątem dołożenia do swoich pozycji, jeśli oczywiście taka fajna okazja się pojawi, jak chociażby okazja na Fed, które wspominałem właśnie w kanale na 3-5x spot, że próbuję właśnie taką pozycję rozegrać. Tutaj jak widzisz mam krótką analizę i tutaj specjalnie dla Ciebie pokazuję Ci dokładnie jak będę chciał to rozegrać i możesz to wziąć do siebie. A gdybyś takie analizy chciał dostawać na bieżąco, no to wiesz gdzie mnie szukać i wiesz co powinieneś kliknąć. My teraz wrócimy sobie do Ethereum. Jak widzicie na Ethereum zaznaczyłem kilka ważnych stref. Dla mnie bardzo ciekawą strefą będzie właśnie strefa w okolicach 3000 dolarów, czyli 0,382 tego całego ruchu lokalnie wzrostowego, który wybił nam ten długi okres kanału zwyżkującego, który się tutaj tworzy. Więc najpierw 3000 dolarów jest dla mnie takim miejscem, w którym dołożę do swojej pozycji na spocie, ale nie wykluczam też zjazdu w okolice 2800 dolarów, czyli w okolice Golden Pocket, gdyby to Bitcoin miał właśnie zejść poniżej 85 tysięcy dolarów. Bo pamiętaj, że nawet jeśli teraz ta korekta zaczyna odwracać, to jeszcze nie jest moment, żeby przesądzać o tym, że ta korekta się kończyła. I przechodząc do altcoinów, zaczniemy sobie od newsa na kanale Crypto Insight na naszym Discordzie, do którego dostęp też masz w opisie pod tym filmem. I mamy tutaj wpis dzisiaj od świata krypto. Czekamy na wzrosty sektoru AI. I dla mnie takim wiodącym prym właśnie w sektorze AI jest TAO, które zdecydowałem się już w tym momencie zacząć skupować właśnie pod rozgrywkę krótkoterminową na dźwigni, gdzie właśnie w okolicach 540 dolarów jest moje pierwsze entry, a drugie entry jest w okolicach 475 dolarów, w tym tutaj złotym boksie. To również pozycja, którą wrzuciłem na Telegram, więc jest ona dla Ciebie podana na tacy, żeby pokazać Ci możliwości, jakie płyną z dołączenia właściwie za darmo do tego specjalnego Telegrama. Następnie przechodzimy sobie do Solany, o której wspominałem i takim pierwszym poziomem, który dla mnie będzie interesujący, to właśnie okolice 200 dolarów, okolice tego poziomu 382. Ja jestem cierpliwy, ja mogę sobie zaczekać, aż zejdziemy tutaj, te longi, które zostały złapane, po prostu zlikwidujemy i wtedy ja będę w okolicach 200 dolarów czekał na pozycję, co bardzo ważne, nie wykluczam zejścia do tych szczytów w okolicach 180 dolarów, gdyby właśnie Bitcoin miał zejść w okolice 80 tysięcy. To również musimy brać pod uwagę, dlatego to nie jest miejsce, żeby ładować się full depo tutaj w longa, bo usłyszałeś to od jakiegoś tradera. Zawsze decyzję musisz podejmować sam i musisz wiedzieć, dlaczego tą decyzję podejmujesz. SUI, dla mnie SUI wygląda dość ciekawie, ale dopiero przy okolicach 2.30 ta złota strefa dla mnie jest taką strefą, w której będę w cudzysłowie dość mocno atakował tego coina, ale oczywiście też nie całym swoim depozytem, to oczywiście informacja dla Ciebie. Jednak ten poziom wydaje się interesujący, bo jest po prostu poziomem Golden Pocket od tego ostatniego wzrostu bardzo silnego, który szedł za Bitcoinem po wyborach w Stanach. Następnie FTM i FTM już teraz wszedł wstępnie do mojej strefy na 72 centy, której zaczyna reagować, ale ja będę starał się łapać go raczej w okolicach 68 centów. Oczywiście jest to dość ważna strefa, z której on teraz zaczyna reagować, więc jeśli chcesz podjąć ryzyko, to jak najbardziej możesz. Jednak dla mnie poziomem znacznie ciekawszym będzie 68 i 64 centy na FTM. Następnie Doge, który bardzo ładnie sobie poradził i dla mnie poziomy, które będę obserwował, to 32 i 29 centów pod kątem właśnie złapania sobie ciekawego ruchu po korekcie, żeby dołączyć do wzrostów na Doge'u. Następnie Runa i teraz na Runie również mamy poziom 3,8 2,
2, który bardzo ładnie reaguje, ale na razie na wykresie 8-godzinnym, więc zobaczymy, czy tą świecę uda się zamknąć powyżej 5,73. Jeśli tak, to jest to ciekawe miejsce do dołączenia do tego ruchu wzrostowego. Jeśli nie, no to okolice 5,50 będą dla mnie ciekawszym miejscem do zbudowania sobie pozycji długiej. I teraz to, co ważne, chciałbym Ci pokazać, dlaczego teraz zacząłem używać 0,5 oraz 0,382. Dość dawno tego nie było na moich market update'ach. Ogólnie, jeśli chodzi o Fibonacciego, no to właśnie te poziomy 3,82, 0,5 czy 0,618, czyli Golden Pocket, mówią nam o sile danego trendu. Jeśli my zaczniemy po silnym wzroście odbijać się od poziomu 0,382, to wtedy prawdopodobieństwo silnego impulsu jest bardzo duże. Następnie zejście do okolic 0,5 mówi nam o tym, że ten trend jest równie silny, ale możemy tutaj uzyskać jakiś wolniejszy ruch wzrostowy. Jednak jeśli schodzimy do poziomu Golden Pocket, czyli do takiej dość głębokiej korekty, no to możemy przypuszczać, że tutaj należy poczekać na pewną konsolidację na niższych timeframe'ach i dopiero wtedy z tej konsolidacji wyjść impulsem wzrostowym. Dlatego właśnie zaczynam używać 0,382, bo rynek staje się mocno trendujący przede wszystkim lokalnie. Przechodzimy sobie do AVAX-a i poziomy na AVAX-ie 31,28 dolarów. Bardzo ciekawe do rozgrywki. Injective również bardzo ciekawy. Ja czekam na niego w okolicach 21 dolarów, żeby wejść w niego ciekawą pozycję właśnie w longa. Jednak poziomy, które już teraz możemy obserwować, to 22 dolary oraz 20 dolarów. Następnie nasz staruszek Cardano, tutaj poziomy 53 oraz 45 centów, gdyby ta korekta miała być głębsza. Mogłyby być dość ciekawe, żeby ten ruch wciąż utrzymać wzrostowy, który widzimy tutaj na Cardano, dość mocny, no i dołączyć do ruchu wzrostowego. I to, co ciekawe, to zobaczcie, że świeca z ostatniego tygodnia była najwyższą świecą, mówiąc w takim języku potocznym, całej historii Bitcoina. To bardzo mocna informacja, w tamten tydzień był cholernie mocny. Zresztą możemy to też zaobserwować po ostatnich zakupach na ETF-ach Bitcoina. Ostatnie 4 dni prawie 3,5 miliarda dolarów wpakowane właśnie w te ETF-y. No i chociażby sam wolumen tradingowy na MicroStrategy, który przekroczył 13 miliardów dolarów. Ogromne liczby, co oznacza, że zainteresowanie Bitcoinem bardzo mocno rośnie, jednak na pewno nie jesteśmy jeszcze w momencie, w którym zaczyna bardzo mocno ulica angażować się w rynek. No i jak widzicie, sam BlackRock wczoraj kupił Bitcoina za 756 milionów, co jest niesamowitą liczbą. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy Market Update. Zapraszam Cię do subskrypcji oraz do zostawienia łapy w górę. Jeśli chcesz do mnie dołączyć, wiesz, gdzie mnie szukać. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!